Ten most prowadzi do bazy widza. A z tego co wiemy z bajek, to fasola prowadzi do nieba, prosto do zamku gigantów. Chociaż nie wiem, czy ten widz zna tą baśnię, ale jedno jest pewne. Jeżeli nie zna, to pozna. A ja was witam bardzo serdecznie w tym odcinku Minecraft Extreme. Wczoraj na moim kanale pojawia się nowa seria Minecraft Detektywi. Polecam serdecznie sobie zobaczyć, bo może będzie z tego, no jak mówię, seria. Słuchajcie, to od czego chciałbym zacząć, to przede wszystkim, żeby po pierwsze włączyć sobie game moda. On sobie tam siedzi w tym domku i mam pomysł, jak jestem w stanie przekonać widza, że wiemy o czymś, o czym nie wie on, a generalnie o nowej strukturze w Minecrafcie. No to będzie taki trochę mocny blef, bo gdyby tak naprawdę było, to chyba każdy by o tym mówił, ale możemy liczyć na to, że nie będzie wiedział. Są takie, kurczę, gdzie to jest? Natural Blocks? Nie wiem, czy Natural Blocks będą... O, są te nowe, nie? Tu jest to nowe, a tu jeszcze nie jest... Chyba to jest to. Weźcie sobie Flower Pot. A nie, to jest Torch Flower, dokładnie. Chyba, że w sumie, ej, w sumie może tam to by było lepsze. Jest jakieś takie mniej znane, mi się wydaje. Zobaczmy sobie tutaj, jak wygląda jedno i drugie. To nie da się włożyć, a to... Dobra, to będzie git. Dobra, wyłączmy sobie niewidzialność i dajemy totalnie losowego widza. Może zróbmy jeszcze tak. Najpierw, może zanim do niego przyjdziemy, to najpierw zasadźmy to. Tylko nie wiem gdzie. Może by to zasadzić gdzieś tutaj? Dobra, zasadźmy tutaj ten kwiatek. Zasadzam do ekwipunku, żeby mi się to w razie czego nie pokazało. No i idziemy do widza. Idziemy do widza powiedzieć mu, że obok zasadziliśmy kwiatek i że nie może go dotykać. Dobra, po prostu nie wiem, otworzyć drzwi, które się boję, że mnie zaatakuje. Halo? Dzień dobry. Nie chcę przeszkadzać. Wiem, że sobie tu spokojnie mieszkasz, ale mam ważną informację. Po prostu wjeżdżamy z buta. Dobra, Daniel 45, tak się nazywa widz. Zasadziłem obok mega ważny kwiat i nie możesz go zniszczyć. Aż się boję, że trochę delikatnie go o tym podkuszam, aż do tego by go zniszczył, ale jak będzie, to zobaczymy zaraz. Bliska, to mega ważne. Możesz nawet sam na tym zyskać. Dobra, Daniel na razie nie odpisuje, więc Daniel pewnie totalnie nie wie, o co chodzi. Nie ma sprawy. Jak nie niszczysz, to spoko. Nie niszczę. Chodź, pokażę ci to. Okej, czyli wyszło całkiem git, całkiem przyjaźnie. Mi się wydaje, że może dlatego mnie nie atakuje, bo po prostu nie ma czym. Pokaż gdzie, żebym nie zniszczył przez przypadek. Dobra, zaprowadzimy tutaj do tego kwiatka. Akurat teraz się będzie robić noc, więc spoko. Może akurat na następny poranek słońca weźmiemy go do już zamku w chmurach, ale to wszystko po kolei, widzowie. Chyba gdzieś tutaj zasadziłem, co nie? Gdzieś tu. O, dobra, jest tutaj zasadzony. Napiszę. To jeden z tych nowych kwiatków w 1.20. Ale to, czego nie wie większość, to, że może on wygenerować nową strukturę. No nie widziałem takiego. Serio go nie widział? To jest najbardziej popularny kwiatek z nowej wersji Minecrafta. Ale okej, ja rozumiem, że nie każdy w Minecrafcie ma powołanie do sadzenia kwiatków, więc może i nawet dobrze, że on tego nie widział. Oho, zrobiła się noc. Bardzo nieprzyjemnie. Nie wiem, czy on coś pisze, czy coś nie pisze. Chyba pisze, no. Ale no tak to jest z nowymi graczami Minecrafta, albo w ogóle nowymi graczami, że oni zwykle to piszą z prędkością, nie wiem, żółwia idącego przez Saharę w bagnie. Tylko takie na polu widziałem, ale ok, w doniczce nie będę nic niszczył. To nieźle widział na polu, bo one się nie spawnują naturalnie. Okej, powinno to wyrosnąć niedługo. Robi się ciemno, idę do domu. Ej, dobra, on tak w sumie nawet nie był za bardzo zainteresowany. Jakby on nie ma pewnie pojęcia, o co jest z tym kwiatkiem, ale pomyślał sobie, że pewnie nic wielkiego, no kwiatek jak kwiatek. Więc my teraz polećmy sobie gdzieś dalej, na tyle daleko, by no nie być widocznym dla niego. Dobra, myślę, że... Ej, może polećmy nad ocean. Nad oceanem to może zrobić, bo tutaj jest płaski teren. W sumie on się nazywa Danio, to cześć, zróbmy tak. Typnijmy się na przykład na koordynaty 5100 i minus 15 tysięcy, trybny się nad ocean, nie. A 18 tysięcy? O, dobra. Tak po prostu, wiecie, daleko od niego. I gdzieś żeśmy mieli płaską przestrzeń. Teraz tak, zróbmy Nie. Pos 1, pos 2, set 1. I teraz budujemy do samej góry, tylko właśnie nie wiem z czego. Z jakich materiałów? Może lasz? Nie. Lasz? Nie wiem, jak to się nazywa, sorry. O, moss block. Okej, bo to są lasz cave'y i moss bloki. No dobra, niech będzie bojang. Ewentualnie, cherry loga. Okej. Cherry log będzie spoko. Zabudujmy to do samego dołu. Weźmy
zrobimy jeszcze leafsy. Leafs. Okej. Okay. I zbudujmy po prostu coś, co w domyśle ma niby przypominać, a bo ja wiem, wielką łodygę, wielką fasolę. Dobra, na przykład, nie wiem, tutaj zróbmy coś takiego. O, na przykład. O. Okej. Okay. Tylko jeszcze z której strony musi być wejście, więc dobra, powiedzmy, że postawię wejście od tej strony. I weźmy też leaf, nie leafsy. Jak to się nazywało? Vajny. Vines, okej. Okay. Weźmy vajny, bo w teorii mogłem zrobić schody dookoła, tylko szczerze mówiąc, trochę się boję, że on po prostu z nich spadnie, jak będzie wchodził. No, różne rzeczy się działy na trolach i prawie każdy troll się kiedyś kończył niechcianą śmiercią widza, więc tego bym chciał tutaj uniknąć. Dobra, teraz zróbmy tak. Zaznaczmy post 1, post 2 w ogóle, jaka to jest wysokość? To jest ta, dobra, to nice. Czyli robimy post 1 odtąd. Dotąd to będzie post 2. Teraz zróbmy stack 50. No dobra, tak to będzie wyglądać. To będzie naprawdę mega mocne. I dałem stack 50, ponieważ nie wiem, jaka jest maksymalna wysokość aktualnie w Minecrafcie, ale za pomocą tego się szybko dowiemy. Dobra, więc to sobie idzie do góry. No, ja dlatego właśnie to robię na oceanie, żeby potem móc sobie to skopiować. Ej, tutaj. Tutaj mamy wysokość 320. No dobra, powiedzmy, że gdzieś na tej wysokości już może być git. Dobra, gdzieś tutaj na przykład. Sobie na przykład tutaj zróbmy post 1 i post 2, expand 1100. Okej, okay, teraz zróbmy tak. Sphere, white wool, ewentualnie nie, ja wiem, white stained glass. To będzie lepsze. Dobra, na 10 na przykład. Nie wiem, jaki to jest wielkości, jak to wygląda. Okej. Okay. No, nawet. I dodajmy ich tutaj po prostu więcej, żeby to miało, wiecie, jakiś bardziej naturalny kształt, ale żeby to było jeszcze w pełni naturalne, no to nad tym popracujemy potem. Dobra, i tutaj jeszcze są jakieś dziurki. No, dobra. Jeszcze w sumie by się przydało bardziej tutaj dorobić tego. Pewnie by się to dało zbinować na jakiś itemek, wiecie, żeby na przykład przy uderzeniu mieczem się stawiała kula, ale sorry. Jak ludzie się uczyli takich rzeczy w World Edicie, to ja się uczyłem w Voxe Sniperze, no i wyszło, że mogłem w sumie się uczyć World Edita. Dobra, ale coś takiego nam powinno spokojnie wystarczyć. Teraz bierzemy sobie jakiś itemek, powiedzmy, że... Dobra, niech to będzie Golden Axe. I teraz zróbmy... Brush, smooth i, bo ja wiem, 5, tak? Dobra. Teraz sobie to po prostu wyrównamy. No tutaj na przykład mi zabrakło. To chyba muszą być po prostu te dziury zapchane, co? Chyba tak, ale więcej dziur nie widzę. Dobra, tu jest ostateczna dziurka jeszcze. Dobra, GM1. Możemy teraz wrócić do wygładzania sobie tego, żeby no to bardziej jak chmurki wyglądało, a nie tak hamsko jak teraz, że po prostu są tutaj, wiecie, porobione jakieś kule. No tak samo to trzeba tutaj od dołu troszeczkę pozmieniać, żeby to od dołu nie wyglądało jak nic, co się widziało wcześniej. No, nawet to naturalnie wygląda, tylko że ja mam jeszcze taką jedną małą uwagę, żeby tutaj można było się tego delikatnie pozbyć, żeby to po prostu powypłaszczać. Jak ja mam to zrobić, żeby to po prostu była szybka akcja? Nie mam pojęcia, więc po prostu to obijam dookoła. Dobra, jest tutaj poobijane, tutaj możemy jeszcze tym to powygładzać. Dobra, nie wygląda aż tak bardzo jak kula. Kolejnym etapem natomiast będzie to, by... A bo ja wiem, a może by tak... Dobra, ja mam pomysła. Zrobimy syl... Sand na, no nie na 100, ale na 50 na przykład. Okej, teraz cała warstwa tego spadnie na to. Ja wiem, że mi się komputer zacina. Dobra, okej, i to już będzie lepsze z punktu konstrukcyjnego. A dlaczego, no to się dowiecie niedługo. Teraz czemu tutaj nie ma wszędzie piasku? Co jest nie tak? Dobra, ja bym chciał więcej tego jeszcze w sumie. Dobra, może po prostu potrzebujemy to wygłosić komendą? Tak, dobra. Zastanawiacie się pewnie, Dokness, po co ten piasek? A to dlatego, że jak teraz, tylko wiecie co, ja bym musiał zrobić tak w sumie. Post 1, odtąd i dotąd, to ja bym chciał usunąć tą górkę. Set 0, okej. Okay. Ten piasek po prostu wymienimy na jakiś bardziej chmurkowy surowiec. Dobra, więc teraz zaznaczamy całą tą wyspę. Ej, w sumie z piaskiem też to spoko wygląda. Dobra, zróbmy tak. Replace sand na white wool. No i tak w sumie też spoko wygląda. Dobra, więc to będzie po prostu white wool. Teraz czas zrobić... właśnie, bo ja nie mam game moda. Czas zrobić malutki zameczek, a bo ja wiem, dobra, gdzieś powiedzmy taki. Walls, dobra, zróbmy to z kobla na przykład. Nie wiem, czy trochę nie za wysoki.
krokiem, może delikatnie. Zero. Okej. Prowizoryczny zamek, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie w jego oczach wyglądać. Czy będzie to wyglądać jak po prostu tania próba oszukania go, czy może jednak się na to nabierze. No, wygląda to, słuchajcie, mocno średnio, szczerze mówiąc. Może zróbmy jeszcze tak. Oj, tutaj coś, jakiś admin czyścił czat i jednocześnie mi pół ekranu zabrudził. Set 5. I wypełnimy to teraz masą skarbów. To znaczy, wiecie, diamenty, emeraldy też nawet mogłyby być. W sumie to... Czemu nie, niech będą te emeraldy. Chyba, że zrobimy emeraldową bramę wyjściową. Ej, to by było spoko w sumie, no. Emeraldowa brama wyjściowa. Na bogato, ale kto nam zabroni? Dobra, tutaj jest to zbudowane. Złota trochę, tak powiedzmy. Nawet tyle by starczyło. I co tutaj jeszcze można dodać, wiecie co? Żeby tutaj nie wydawało się już tak pusto. No to dodajmy tutaj dywanik. Słuchajcie, to jest najlepszy lifehack, jaki może generalnie być. Bo nie wiem, dlaczego standardem w budowaniu domków na przykład nie są dywany. Nie? No coś takiego prostego. Ważne, żeby było. I jeszcze chciałbym zrobić tej chorusy. No, myślę, że chorusy to może być dobra opcja. Teraz chorus fruit. Aha, nie, bo to nie to. Chorus plant. Dobra, weźmy bone mille też. Teraz to się nie da wrócić bone millem, prawda? Oj. Dobra, ja mam pomysł, widzowie, co zrobimy. Na razie to będę budował tak, jak to buduję. Dodajmy tutaj ich troszeczkę więcej, tych chorusów, ale najpierw to, no, będę tutaj tak po prostu stawiał. I zaraz zwiększymy tick speeda, tak żeby one się same wyrosły i to powinno nam wystarczyć. Żeby ta, no, wyspa była troszkę bardziej odjechana niż po prostu nudna. I teraz uwaga, game rule. Ej, nie mam komendy game rule? No tak, to nie jest to konto. Damn. Dobra, szybko odpalam moje główne konto z Minecrafta. A przy okazji już zrobię zaznaczenie, czyli odtąd, no to będzie gdzieś dotąd, tak? Gdzieś tak, dobra. Post 2 i zróbmy tak, żeby to się spawnowało prosto przed nami. I teraz się patrzymy na west. Dobra, copy. A nie, to nie miałoby się jeszcze copy. No, jest to trochę wysokie. Dobra, więc teraz będziemy wpisywać tego game rule'a i cała wyspa powinna być w sumie już stworzona. Dobra, game rule, random tick speed 2000. Okej, okay. Czy to wyrośnie? Chorusy, rośnijcie, proszę. Proszę, czemu nie rośniecie? Dobra, a 200 może... Dobra, a kurde, ej, bo mamy problem. One nie rosną, nie? One naprawdę nie chcą rosnąć. Dobra, fail, zostawiamy to tak, jak jest. Teraz się tepnimy to danio. Okej, okay, on tutaj w domku się coś robi. I patrząc się na west, GM1, czyli w tamtą stronę, stojąc tutaj, musimy wpisać komendę paste. Ups, to nie tak miało być. Paste minus A. Okej, okay, tak, żeby terenu nie zmieniać wokół. Dobra, jest teraz to zrobione. Ja mam pomysł, a wyłączę sobie creative'a i będę po prostu stał i się patrzył na to, a ten prawdziwy zamek to przydałoby się usunąć, albo przynajmniej zawartość z niego. Ej, w sumie jeszcze coś do mnie doszło, nie? Że nie zrobiliśmy tam finalnie wejścia do tego. Upsi. Dobra, tamten jeszcze nie wyszedł z domu, a chciałbym, żeby on w sumie sam to znalazł, bo to jakby będzie najbardziej autentyczny, że on po prostu przyjdzie i zobaczy, że o kurde, stoimy koło jakiegoś ogromnego drzewa. Dobra, czy ja mogę to na szkle dawać? Tak, mogę to dawać na szkle. To git. Szybko dorabiamy tam wejście. Dobra, idealnie. Trapdoor. Ej, dobra, bo ja tutaj stoję. Nie, jego tutaj nie ma, nie? Nie ma, nic nie pisał. Dobra, pójdźmy po prostu do niego i powiedzmy, że tak wyrosło przez noc. Ej, on tutaj jest. Ej, wyrosło! On tego... Aha, bo to nie widać stąd. Weźmy też sobie, wiecie co? Kilof sobie weźmy żelazny. Albo dobra, nawet jak sobie weźmy. Ten kwiatek twój, tak! Chodź zobaczyć. Okej, okay, dobra, bierzemy go. No to fajnie. On się jeszcze nie spodziewa. On totalnie nie ma pojęcia, co ja tam zrobiłem. Okej, okay, dobra, bo to jest pan zombiak. Pana zombiaka się trzeba pozbyć, to już śruboby spawnują. O nie, bo najgorsze jest, że właśnie się robi zmrok. Ej, ja mam pomysł. Time set 18 tysięcy. Czy za dużo się... Ej, dobra, on chyba nie zauważył, że się coś zmieniło. Nie, czy zauważył? Stoję z nim. Oj, kurde, jego atakuje tej pająk. On nawet nic nie napisał na tego kwiatka. Coś przylagowało chyba. A myślałem, że to był lag serwera. Wchodzimy tam. Dawaj, masz kill off do góry? Tak, chodź. Dobra, i wchodzimy. Czy on wchodzi za mną? Czy nie wchodzi? Czekał na niego. Mam żelazny. Okej, okay, dobra, wchodzimy. Pająk jeszcze za nami. Teraz tylko, słuchajcie, nie spaść stąd. No generalnie, no nie jest aż takie trudne nie spadnięcie z tego, ale mogłaby się omsknąć noga. To na pewno. Dobra, więc wbijamy na górę. Już nie wiem w sumie, gdzie to jest, ale myślę, że ponad chmurami już będziemy to widzieć. Jest tak, naprawdę mega ciekawe.
ciemno. On tutaj wchodzi trochę dłużej, więc poczekam na niego. Ale zobaczcie, zrobiłem tak, że zaraz akurat słońce wyjdzie. Więc jak będziemy na górze, to akurat już będzie się robić jasno. To jest mnie śmieszy, że ej, teraz sobie byśmy byli w kosmosie, gdzieśmy tak wysoko, nie? Dobra, a zaraz będzie już widać. Chyba będzie widać. No bo nie wiem, ile to jest kratek w górze. Znaczy te 300, no tak myślę, że pod 300 to będzie gdzieś. O, dobra, widać. Ej, wygląda to epicko w sumie tak z dołu patrząc. Aż mam takiego flashbacka z Kosmitów Troll, delikatnie, ale konwencja jest zupełnie inna. Ej, nie, sporo wyglądają te chmury, wyglądają tak nietuzinkowo. Okej, on teraz nawet nie może nic za bardzo pisać, kiedy tutaj wchodzimy, ale jestem ciekaw, jakie będą jego odczucia, jak się dostaniemy już na samą górę. O, tutaj jest trapdoor. O nie. Tutaj jednej tej nie postawiłem. Ale przypał. Dobra, on to próbuje wejść, nie może sięgnąć. Dobra, tej nam buduje już schodki z boku. Okej, jak przystało na typowych rabusiów. Chodź, udało się. Po co kilof? Zobacz. Chłop się rozgląda i widzi diamenty, złoto, emeraldową bramę. Co to jest? Nowa struktura w Minecraft 1.20 z kwiatka. Proste pytanie. Chcesz mi powiedzieć, że takie roślinki teraz rosną na serwerze? Trzeba je zdobyć od snifera. Dobra, zacząłem po prostu wykopywać diamenty. Rzucam się na to jak typowy pięciolatek w Minecrafcie, który widzi, że no, jest za darmo. To ten nowy mob? Tak. Dobra, ja widzę, że się wziąłem za diamenty, on za złoto. No cóż, a nie, przyszedł do mnie jednak. Czyli jednak po diamenty też się wybrał. Okej. Dobra, tutaj zbieramy diamenciki. Nie wiem, ile ich tutaj w sumie dałem. To daje na pewno dużo za dużo, niż jest w stanie mu finalnie chyba i tak dać. Dobra, rozkopujemy to. Wszystkie diamenciki są zebrane. Okej, i złoto też tutaj. Pyk. On tam emeraldy zaczął się ogromny grif. Z tego co wiem, to w prawo był spadek do wody, chyba. Gdzie, w prawo od tego, tak, czyli to w tamtą stronę. Dobra, czyli tam możemy w teorii zeskoczyć po prostu. A on nawet nic sobie nie pisze. On drzwi też bierzesz. Nawet ten kamień. A ile masz bloków diaksów? Co on robi? On dywan też bierze. To nie. 28. Daj mi. Ja mam tylko 19. O, dał mi. Ej. O, wyrzucił. Ile mi wyrzucił? Ale daj więcej. Ej. Nie pozwoliłem ci brać aż tyle. Zostało mi 14. Ale to moja roślinka. To ile mogę? 1. Po co mnie tu zabrałeś? Żebyś se wziął 1 czy coś. Nie wiem. O, dał mi całą resztę? A złoto? Emeraldy też wziąłeś wszystkie. Dobra, dał mi też emeraldy i złoto. Wiecie co? Chyba mam pomysła. Tyle mogę ci dać. Dobra, mam pomysł, co zrobimy. Słuchajcie, zrobię tak. Post 1. Zobaczmy całość. Nie wiem, co on tam pisze. Zaraz się dowiemy. Chyba nic na razie nie pisze. Post 2. Replace white stained glass na white wool. Okej. Okay. I teraz w międzyczasie, słuchajcie, to podpalmy. Dobra, zróbmy tutaj małą podpałkę. Ta wyspa powinna spłonąć cała, bo to twoje resztę zostawiam. Aha, dobra, zróbmy teraz tak. Jak coś, to ja się zwijam. I czekaj, jeszcze tutaj zniszczę tylko drzewo, albo wypełnijmy to ogniem. O, dobra, tak, żeby on jeszcze nie mógł wejść z powrotem. Ja też. Chyba mamy problem. Aktywowała się pułapka. Co tam się dzieje? Pali się chyba. Chodź, wiem, gdzie jest zejście. O kurde, bo tutaj też się pali. O kurde, obróć się. Co? Musimy tu skakać, ale pamiętaj, do wody, skaczemy. Dobra, lecę. I tutaj gdzieś chyba była woda. O nie, trafiłem do wody. On też nie. Zaraz, co? Ej, szybko, jeszcze na drugim kącie mogę to zobaczyć. Tu są itemy po mnie. A to... O nie. Ej, teraz jak się odrodzę w szpitalu, on tam będzie. Tak, widzowie, jestem w szpitalu. Jesteś tu? Jestem. Nie udało się. Też zginąłeś? To jest chyba on. No, które mi zabrakło do wody. Chrzanie to. Idę spać. Dawaj, szukamy sniferów. Nie, wkurzyłem się. Elo. I po prostu wpiszę Vanisha, że niby wyszedłem. Dobra. Ale był pełen nadziei. Ja nie wiem, widzowie. On chyba serio myślał, że to się dzieje naprawdę. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Yo.